Na wszystkie pytania, na to, co planujemy, na to, co zostało zrobione,
Była mowa o takich brakach chodników, przejść na pieszy, nie zdało uciskach. Tak, mamy programy inwestycyjne na to, żeby wybudować chodniki, więc w planie chcielibyśmy je zrealizować. Oczywiście perspektywa realizacji tych chodników jest uzależniona od przyznania nam środków inwestycyjnych na ten cel. Natomiast wykonane zostały audyty w tych miejscach. Tutaj współpraca ze starostwem, współpraca z wójtami, a także z komendą powiatową. Do takich audytów w różnych miejscach wykonaliśmy parę. To nie jest tylko łoków, nie jest tylko kamiona, ale także takie wizje w terenie były i w Sadownym, były i w Zieleńcu. Także i Strachówków, czy też pomagamy ludzi z takich wizjami. Takie projekty poprawy bezpieczeństwa zostaną wykonane w przejściu przez budzisko i przejściu przez Gizdały. Takie podobne jak tutaj w Kamionnej, czyli wprowadzenie, utwardzenie poboczy, wykonanie ciągów takich pieszych, które są pasem utwardzonym po to, żeby bezpiecznie można się było wzdłuż tej drogi przemieszczać oraz ustawienie wyrodzeń, barierek po to, żeby ograniczyć możliwość przekraczania drogi. Ponadto, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, to przejścia dla pieszych możemy realizować w miejscu, gdzie są chodniki, czyli wykonanie takiej poprawy bezpieczeństwa kamionnej pozwala na to, żebyśmy zlokalizowali wyznaczone miejsca przejść dla pieszych. W innym przypadku, według prawa o ruchu drogowym, przekraczanie dozwolone jest w każdym miejscu i wykonywanie przejść bez wykonania chodników powoduje, że pogarszamy sytuację ze względu na dawanie takiej pewności pieszemu, że w tym miejscu jest pozornie bezpieczny. Mamy już na slajdzie pokazane gazowe kamiony. W Kamionnej były wykonywane prace w okresie, można powiedzieć, zimowym. W listopadzie rozpoczęliśmy te prace i rzeczywiście na dzień dzisiejszy te prace wyglądają, nadają się do poprawy i takie poprawy zostaną wykonane. Jak zauważyliście, w tym tygodniu były też wdrażane jeszcze wygrodzenia. To nie jest skończone jeszcze nie jest docelowy projekt wdrożony, dlatego że pierwszy etap, który wdrażamy, czyli centrum Kamionnej, pozwala na wygrodzenia i jeszcze możemy realizować w dwóch miejscach przynajmniej bariery po to, żeby tak jak mówiła pani radna, uregulować ruch, żeby nie było złamanych przepisów, no bo za to rzeczywiście nie wprowadzamy jakieś organizacje ruchu po to, żeby było bezpiecznie, natomiast nie możemy odpowiadać za zachowanie kierowców. Dlatego wprowadzając jakiekolwiek usprawnienie, utrudnienie ruchu albo ograniczenie, spowolnienie ruchu, no to musimy też sobie jasno powiedzieć, że kierowcy muszą się do tych organizacji ruchu zastosować. Tutaj też już do Państwa, do mieszkańców, to dzisiaj przechodząc się przez ten odcinek drogi, prawie 62, tutaj po tych utwardzeniach, no to samochody osobowe parkują na tych utwardzeniach, nie powinni pieszo jeździć. Także jeżeli będziemy wprowadzać jakieś prace w poprawie bezpieczeństwa, to też bym prosił o to, żeby przestrzegać zasad i po prostu nie niszczyć tej infrastruktury. Być może to nie jest docelowe rozwiązanie, które powinno być wykonane, natomiast no jest to nakład środków i nakład
To jest oczywiście pierwszy etap. Przyglądamy się, że drugi etap będzie po wdrożeniu tego, będzie realizowany w tym roku i to jest na pewno będzie to obszar tutaj w kierunku węglowa, to jest przejścia dla